I kolejny pałac do zagospodarowania. Można sobie podjechać pod same wrota główne. Prywatny. Coś tu mieszkał, bo zobacz, takie mieli instalacje jak my. No i tutaj oranżeria. Też duży, o. Ten już lepiej kupić, nie, Kasia? Jest w odosobnieniu całkowitym. Nie tak jak tamto. Coś tu jakieś, kurde, wysypisko zrobił. Dał jakiś mural. No. Ewidentnie do tego, do zagospodarowania. Przecież no, nikogo nie ma, żadnych samochodów, nic. Ale ten jest piękny. Jaka tuja? To są takie wysokie, jak drzewo. Tam do lasu? Czy to w tą stronę? Tak, żeby sikać gdzieś. Do lasu, nie? Mm. Czyli na wstecznym tu sobie staniemy. Jakieś jest miejsce na ognisko. Polamin. Opał nie spiły tego, nie? Nie płasko, Kasia. Nie no, bardzo fajne miejsce. Znajdujemy się na terenie takim alanu niepublicznym, należącym do zakładu karnego w Zarębie. To wykonali skazani właśnie. Żeśmy sobie tutaj zajechali, nie minęło 2 minuty, już nas zdjęli od razu. Syn funkcjonariusza, tam funkcjonariusz Marek, który tam na rybkach jest. Odmeldowaliśmy się, otrzymaliśmy przepisowe opierdeńko, że wjechaliśmy dla zakaz na teren, gdzie nie wolno, ale czasami warto właśnie, a propos tego przestrzegania wszystkich przepisów, czasami warto zaryzykować nawet kosztem mandatu i być w takich pięknych miejscach, zobaczcie jak to. I no, nam się udało, bez mandatu i mamy zgodę opiekunów tego terenu. Tam jeszcze Sławojka jest, czyli tu jest jezioro w tamtą stronę. Dzisiaj będą kiełbaski na ogniu. W końcu, tu jest jeszcze miejsce na ognisko, ale pewnie nie wiem, gdzie będziemy robić, chyba tam w tym grillu. Warto czasami zaryzykować i no, pewne przygody, pewne przeżycia są warte każdych pieniędzy. Takie jest moje podejście do życia. Oni są z tamtej strony. O. Zobacz, ładnie. Na rybki jakiś ten. Jeziorko w lesie, elegancko. Co strzeliło? Bo ja chciałam to położyć. No nie, tak dobrze to nie ma w tych okolicznościach przyrody. I ruszyłam tego, wiesz, samolota. Na którym siedziałaś, czy nie? Nie, tam się. Poranek na polanie. Słychać ptaki, ale słychać też pilarzy, którzy walczą w lesie. No, a my idziemy teraz
do Sławojki. Dla młodzieży, która nie wie, co to jest, Sławojka to jest obiekt małej architektury, który służył do załatwiania potrzeb fizjologicznych. W naszych czasach już mało na wsiach się z tego korzysta, ale jeszcze w takich obiektach, w terenie jest coś takiego. To jest też bardzo fajnie, że można skorzystać. Mieć okazję, może raz w życiu, nie wiadomo, czy się jeszcze takie coś napotka. A my się szykujemy do pracy zdalnej. A później ruszamy na kolejne obiekty, zamki, zameczki i jakiś biwaczek dzisiaj nad wodą planuję. Doszliśmy do granicy polsko-niemieckiej na Nysie Łużyckiej. Tutaj są Niemcy, tu jest Polska. Słupek graniczny numer 98. Znajdujemy się na dawnej przeprawie wojskowej. Tu są przyczółki do tego, gdyby nasza armia dostała, niezwyciężona armia dostała rozkaz forsowania Nysy Łużyckiej na stronę NRD byłego. To właśnie to było przygotowane już. Przygotowane miejsce do tego. Pałac Radomierzyce, 1708 roku, na miejscu zamku Warównego. Przy prawie 300-lecia Pałac Radomierzyce miał okazję gościć królów. August II Mocny, Fryderyk Wielki, generał Hans Jachen von Zeiten, Karl Korner, Bulchner, cesarz Niemiec Wilhelm, prezydent Rzeszy von Hindenburg. Także ma swoją historię. Dostęp do niego jest, no, w lat 20 tu przyjeżdżam i wygląda tak samo, niedostępny. Widzimy frontowe oficyny, jedna i druga. Do pałacu nie ma nawet jak zbytnio nawet przebitki zrobić. Piękna tutaj fosa jest. Piękna barokowa brama gwiazdowa. Tam kawałek pałacu, kawałek trzeba by drona zapuścić, żeby móc cokolwiek zobaczyć z tej strony. Też piękny teren. Z tej strony w ogóle nic nie zobaczymy. Tak to pałac w Radomierzycach wygląda. Obchodzimy ten pałac Radomierzyce, te budynki piękne takie z kamienia, praktycznie na wodzie stoją. I tam w tle widzimy główny pałac. Słabo jest widoczny na razie. Liczę na to, że jakoś uda się go lepiej jeszcze przebitkę zrobić. Piękny, zadbany, ale nie wykorzystywany aktualnie. Poczekaj, robię. Elektrownia wodna Niedów, zapora. Jest po drodze do naszego miejsca biwakowego w okolicach miejscowości Niedów. Będziemy dzisiaj biwakować na dziko, na rzece Witka. Takie są krajobrazy tutaj. Teren przygraniczny polsko-niemiecki. Dzisiaj biwakujemy nad jeziorkiem, ale biwak jest pod dębem. Taką miejscóweczkę żeśmy sobie wylukali. Także jest bardzo sympatycznie. Jutro stąd można pracować też. Ale oczywiście zobaczymy, w zależności jak będziemy się czuli. Albo tu zostaniemy, albo lecimy do ziemi zamieszkałej przez ludy czeskie. Thank you.
Thank you.